Pixar w pudełku. Już wiecie, jak metodą podziału, czyli subdivision, tworzyć powierzchnie określające formę naszych postaci. W tej lekcji zagłębimy się w aspekt matematyczny średnich ważonych. Tak jak przedtem, zaczniemy od prostszej wersji, czyli krzywych w dwóch wymiarach. Dopiero potem będą powierzchnie trójwymiarowe. Zobaczymy, że metoda podziału daje dużą elastyczność. Uzyskamy różne efekty, bawiąc się wagami. Kontynuujmy naukę o średnich ważonych. Podczas lekcji o modelowaniu środowiska mówiliśmy o średniej ważonej dwóch punktów. Powtórzmy to. Napisaliśmy, że średnia ważona M dwóch punktów A i B to M równa się 1 minus T razy A plus T razy B. Parametr T kontroluje wagę, czyli pozycję M względem A i B. Przypomnijcie sobie też, że wagi przed A i B muszą się sumować do jednego, by średnia była prawidłowa. Możemy zapisać wzór na M tak, by było łatwiej dodawać punkty. Czyli M równa się małe a razy duże A plus małe b razy duże b. I wszystko to podzielone przez małe a plus małe b. Zauważcie, że musimy podzielić wszystko przez małe a plus małe b, żeby uzyskać prawidłową średnią. Rozpatrując tę symetryczną formę geometrycznie, zobaczymy, że długość AM ma się do MB jak małe b do małego a. Przejdźmy do średniej trzech punktów. M równa się małe a razy duże a plus małe b razy duże b plus małe c razy duże c i dzielimy to wszystko przez małe a plus małe b plus małe c. W ujęciu geometrycznym relacja powierzchni małych trójkątów odpowiada relacji małego a do małego b do małego c. Tutaj wszystkie wagi są równe 1, zatem m to środek. Te trzy powierzchnie są równe. Załóżmy, że b ma ważyć dwa razy więcej niż a lub c. Algebraicznie wyrazimy to tak. M równa się a plus 2b plus c podzielone przez 4. A geometrycznie? Powierzchnia trójkąta naprzeciwko wierzchołka B jest dwa razy większa od powierzchni każdego z pozostałych trójkątów. Zwiększenie wagi B do 2 przesuwa M w stronę wierzchołka B. Zwiększenie tej wagi do 3 przesuwa go jeszcze bliżej. Gdy ustawimy wagę A na 0, nie będzie miało to znaczenia. M jest gdzieś pomiędzy B i C. Podoba mi się ten związek między algebrą i geometrią. Jest elegancki i bardzo przydatny. Czasami problem najlepiej jest rozwiązać metodą geometryczną, a innym razem lepiej sprawdzi się algebra. Dlatego trzeba opanować obie dziedziny. W ćwiczeniu okaże się, czy dobrze zrozumieliście. Mógłbym wygłosić ten wykład po hiszpańsku.